Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Paweł Szot, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni słuchacze. Prezydent Andrzej Duda tak mówił w grudniu ubiegłego roku. Macie prawo wymagać, a my jako ludzie, którym zostało powierzone prowadzenie spraw Rzeczypospolitej, mamy obowiązek starać się tym wymaganiom sprostać. To słowa do osób z niepełnosprawnościami z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych właśnie w grudniu ubiegłego roku. Macie prawo wymagać, my musimy sprostać tym oczekiwaniom w kontekście teraz protestu osób z niepełnosprawnościami, który odbywa się w Sejmie, panie ministrze. To chyba słowa, które no, można wcielić w życie. Sprostacie tym oczekiwaniom? Pan prezydent mówił w swoim imieniu, mówił w imieniu swoich współpracowników. Rozmawiamy z osobami niepełnosprawnymi, z ich opiekunami. Przygotowujemy regulacje prawne, które mają służyć poprawie ich sytuacji. Ale to nie chodzi o rentę socjalną akurat, prawda? O co innego chodzi? Oczywiście, że o asystencję osobistą tak naprawdę chodzi. Natomiast powtarzam, tutaj też jest bardzo ważna atmosfera, forma i współpracownicy pana prezydenta i ci przedstawiciele osób niepełnosprawnych i ich opiekunów rozmawiają we właściwy sposób. Ale chyba nie ci protestujący, panie ministrze. Z nimi jest jakiś dialog Pałacu Prezydenckiego? Panie redaktorze, oni protestują w Sejmie, więc trudno tutaj mówić o jakimś dialogu toczonym z ośrodkiem prezydenckim. No daleko nie jest, panie ministrze. Daleko nie jest. Kilometr, tak? Pewnie daleko nie jest, ale powtarzam. Ci przedstawiciele tego środowiska, którzy chcieli znaleźć drogę do Pałacu Prezydenckiego, znaleźli ją, zostali przyjęci i tutaj nie ma żadnych... No dobrze, panie ministrze, ale trwa protest. Te osoby są teraz w Sejmie. Czy może pierwsza dama, pani Agata Kornhauser-Duda, wybierze się rozmawiać z protestującymi? Oni by tego chcieli. Małżonka pana prezydenta nigdy się nie bała trudnych rozmów. Przypominam tylko o konsultacjach tych dotyczących ustawy o systemie oświaty, dokładnie. Ale tutaj nie mogę przesądzać niczego. Nie słyszałem jeszcze, żeby to środowisko się oficjalnie do pani prezydentowej zwróciło. Natomiast moje osobiste doświadczenie z panią poseł Hartwich i środowiskiem, które reprezentuję, jest takie, że te rozmowy są bardzo, bardzo trudne. I tak naprawdę trudno ocenić... Przed chwilą mówił pan minister, że pani prezydentowa nie boi się trudnych rozmów. No wiem, to się logicznie zamyka. Natomiast, no powtarzam, no, ja mam takie doświadczenie z tych rozmów. Właściwie raczej próbowałem te rozmowy prowadzić, niż efektywnie je prowadziłem kiedyś jeszcze jako minister rządowy, gdyż postawa pani poseł Hartwich i tego jej wąskiego środowiska była taka, że te rozmowy były no nawet nie tyle bardzo trudne, to na pograniczu w ogóle możliwości. No, panie ministrze, jakby nie oceniać działalności pani poseł dzisiaj, Iwony Hartwich, to jednak realne zmiany, środki dla osób niepełnosprawnych tymi protestami wywalczyła. No więc myślę, że ona nie reprezentuje dzisiaj kilkunastu osób, tylko naprawdę rzesze osób z niepełnosprawnościami trzymają za nią kciuki, żeby zdaniem pana prezydenta, którego już pan cytował w tym programie, osoby te zasługują na wsparcie ze strony rządu i pan prezydent będzie działał w kierunku tego, żeby uzyskały one większe wsparcie. Już kończąc wątek tego protestu, pierwsza dama, pan prezydent, spotkanie z protestującymi, to jest możliwe? I powtarzam, nie będę przesądzał, wszystko jest otwarte. Ani pan prezydent, ani jego małżonka nie bali się tutaj trudnych spotkań. Więc jeżeli będzie zaproszenie, prawdopodobnie będzie też spotkanie, tak? Powtarzam, nie wiem, czy jest w tym momencie do czego się odnosić. Panie ministrze, to jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą asystencji, tam była mowa o minimum 20 godzinach tygodniowo. Już od roku są przygotowywane te przepisy. To kiedy one trafią do sprawy? Wiem. Zwróciliśmy na to uwagę ostatnio. Za chwilę koniec kadencji. Zwróciliśmy na to uwagę ostatnio i wszystko zmierza do tego, żeby te prace koniec końców sfinalizować. No ale ta ustawa będzie przyjęta w tej kadencji Sejmu, bo za chwilę się okaże, mogę w imieniu Sejmu deklarować. Ta ustawa ma określone skutki budżetowe. Około 2 miliardów złotych. Pan prezydent by liczył, że rząd te finanse oczywiście znajdzie. Ale powtarzam, oczywiście te prace jakiś czas się toczą. Podjęliśmy działania, żeby je przyspieszyć i pomyślnie zakończyć z naszej strony oczywiście, czyli ze strony pana prezydenta. Rozumiem, że ona jest na ukończeniu. Ten projekt jest na ukończeniu już, tak?
Jestem prawnikiem, wiem, że czasem diabeł prawniczy potrafi tkwić w szczegółach i te szczegóły drobne z pozoru mogą utrudnić finał prac, ale zrobimy wszystko, żeby to niezwłocznie zakończyć. Panie ministrze, jutro na biurko prezydenta, najprawdopodobniej jutro trafi ustawa liberalizująca przepisy dotyczące budowy wiatraków. 700 metrów będzie w tych przepisach jako minimalna odległość od zabudowań. Rząd chciał na początku 500, potem zmieniono na 700. Senatorowie znowu chcieli 500, no ale dzisiaj głosowanie w Sejmie i większość sejmowa, no chyba jest większość sejmowa, ciągle deklaruje, że będzie powrót do 700 metrów. Więc jak pan prezydent odnosi się do tej liberalizacji? Czy popiera to rozwiązanie, czy podpisze tę ustawę? Po pierwsze, jesteśmy przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie. Może być większość sejmowa, wydaje się być tutaj niekwestionowana, ale różne rzeczy w polityce widziałem. Po drugie, nie mam nigdy zwyczaju uprzedzać o decyzji pana prezydenta w tego typu poważnych sprawach. Czasami sugerować się zdarza, panie ministrze. Ma trzy, a właściwie, jak to ostatnio pokazał z ustawą o Sądzie Najwyższym, cztery właściwie karty na stole, z których wybiera jedną, zgodnie z własnym sumieniem i interesem naszego państwa i jego społeczeństwa. Po trzecie, analizując te zapisy, pan prezydent też będzie brał pod uwagę to, że kwestia komfortu zamieszkania na terenach wiejskich w kontekście elektrowni wiatrowych była programem wyborczym Zjednoczonej Prawicy i to chyba nie w jednych wyborach. I podpisywał pan prezydent w końcu ustawę, która dokładnie tak. Te wiatraki dokładnie tak, mocno więc, od polskich wsi odsunęła. Więc to też będzie jakaś część... Panie ministrze, inaczej zapytam. Czy pan prezydent zmienił zdanie w tej sprawie, jeżeli chodzi o wiatraki? No bo w 2016 roku prezydent podpisał ustawę, która tak zwaną 10H, czyli odległość 10 razy większa co najmniej niż wysokość tego wiatraka. Czy pan prezydent uważa, że należy to prawo zmienić? Panie redaktorze, usiłuje pan ode mnie wyciągnąć czytelną deklarację. To teraz co do losu. Nie pytam o ustawę, tak. Tylko czy pan prezydent zmienił zdanie w tej sprawie? Czy uważa tak, jak uważał w 2016? Ja jednak będę konsekwentny. Pan prezydent ma kilka możliwości działania, z których wybierze jedną zgodnie z własnym sumieniem i zgodnie z tym, jak ocenia interes Polaków i interes Polski. To wypowiedź z 2021 roku pana prezydenta przytoczę. Nie jestem zainteresowany tym, aby wszędzie w Polsce stały wiatraki. Nie uważam ich za najbardziej szczęśliwy i uroczy element krajobrazu. No cóż, czy to jest zapowiedź zawetowania? To jest pogląd pana prezydenta raz artykułowany, z którym ja się absolutnie zgadzam, bo przypominam tylko jedna kwestia. Kraje, które oczywiście w naszych warunkach geograficznych, bo nie możemy mówić o... Są oczywiście kraje, które mają lepsze warunki klimatyczno-geograficzne do korzystania z tej energii, ale kraje, które zaufały temu źródłu nieco za mocno, mają obecnie problem z bilansem energetycznym. To jest oczywiście sezonowe, okresowe, ale to też trzeba kalkulować. I absolutnie pan prezydent popiera dywersyfikację źródeł energii, również jeśli chodzi o źródła energii odnawialnej. Tutaj przede wszystkim chciałem wskazać na działania pana prezydenta zmierzające do uzyskania przez Polskę bezpiecznej, opartej na bezpieczną technologii energetyki jądrowej. Panie ministrze, zatem podpis pana prezydenta to absolutnie nic pewnego pod tą ustawą, tak? Nigdy nie jest pewny podpis pana prezydenta, a ja i jego... Gdybyśmy rozmawiali o ustawie 500+, to by pan minister powiedział przecież też ten podpis nie jest pewny, że myślę, że też bym się podasekurował. Ani ja, ani współpracownicy pana prezydenta nie będą wykładali od razu tych czterech kart na stół i wskazywali jednej. Panie ministrze, to pan prezydent wrócił wczoraj wieczorem z wizyty w krajach Zatoki Perskiej, czy można mówić o jakimś szczególnym urobku z tej wizyty? Z czym pan prezydent wraca do Polski? Ta wizyta miała dwa aspekty. Po pierwsze, wizyta w Katarze, czyli agenda ONZ, czyli konferencja tych krajów uboższych, mniej rozwiniętych. I tam pan prezydent mówił przede wszystkim o tym aspekcie, który charakteryzuje tą agresywną rosyjską wojnę na Ukrainie. I wskazywał tym krajom mniej rozwiniętym, z przeszłością kolonialną i postkolonialną, że ta agresja jest właściwie wojną kolonialną, imperialistyczną polityką Rosji wobec kraju mniejszego, słabszego, który ten kraj usiłowała ta Federacja Rosyjska przyłączyć de facto i eksploatować. I myślę, że te słowa pana prezydenta zrobiły
wielkie wrażenie na tych krajach. Przypominam tylko, że Rosja bardzo często przedstawia tę sytuację jako wojnę bogatego Zachodu przeciwko ubogiemu południu i stawia się w fałszywej roli rzecznika tego ubogiego południa. To jest absolutnie coś, co trzeba piętnować i wskazywać na kłamstwo i manipulację tego stanowiska. To jeżeli chodzi o pana prezydenta, jeszcze w wywiadzie dla CNN powiedział tak w kontekście no, i wizyty, i wojny bardziej na Ukrainie. Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Jak daleko zaawansowane są rozmowy w tej sprawie? Czy można powiedzieć, że Polska przekaże, panie ministrze, te migi? Powiem tak, pan prezydent powiedział również, że zostaną Ukrainie zapewne przekazane też samoloty F-16, ale nie przez Polskę. Mhm. Myślę, że tutaj nie ma absolutnie miejsca na żadne przypadkowe wypowiedzi pana prezydenta. On to powiedział z pełnym przekonaniem, z pełną wiedzą. I z tego, co wiem, jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów, to nie będzie jakaś duża liczba, a przypominam tylko, że to na całą pewnością to nie będzie liczba odpowiadająca liczbie czołgów, ani tych starszych typów sowieckich, ani nawet tych leopardów. To leopardów przekazuje 14, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, ministrze? Kilkanaście, tak bezpiecznie jest powiedzieć. Razem z innymi krajami. Czyli migów będzie kilka, to możemy powiedzieć, tak? Pan redaktor to powiedział, ja uśmiechem się... Polska liczba nie będzie ich tyle, co czołgów, rozumiem, że kilka, panie ministrze, tak? Tyle, żeby po pierwsze z całą pewnością zrobimy to w jakiejś szerszej międzynarodowej koalicji, tak żeby Ukraina mogła to wsparcie realniej odczuć. A czy my budujemy tę koalicję tak jak w przypadku leopardów? To są już kwestie kuchni dyplomatycznej. Przypominam, że byliśmy wstrzemięźliwi w opisywaniu tej budowy koalicji czołgowej, co wyszło tej koalicji na korzyść. Wiele państw się dołączyło. Te czołgi są sukcesywnie przekazywane. Myślę, że im więcej dyskrecji w sprawie samolotów, też tym lepiej. Bardzo dziękuję za tę radiową część rozmowy. Minister Paweł Szrot był gościem Sedna Sprawy i będzie gościem także naszej internetowej dogrywki Sedno Sprawy już za chwilę, między innymi na stronie radioplus.pl. Dobrego dnia życzę. Radio Plus. Sedno Sprawy. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, cały czas jest z nami. Panie ministrze, jeżeli chodzi o perspektywę czasową przekazania tych migów, to jest do określenia, czy za wcześnie? Nie tyle za wcześnie, co po prostu no, to jest polityka militarna. Im więcej zasłony dymnej nad tymi kwestiami, no proszę się nie spodziewać, że ktokolwiek powie nagle za 3 dni przekazujemy czołgi, za 3 dni przekazujemy samoloty. Że dowiemy się wtedy, jak będą przekazane, to dowiemy się, że nasze migi są na Ukrainie. Tak. Tak to najczęściej wygląda. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o tę koalicję, to ona... No mamy już jakieś deklaracje innych krajów? Jeżeli Stany Zjednoczone i F-16, tak? Panie redaktorze, to też jest kwestia dynamiczna bardzo. Przypominam tylko, że różne kraje NATO, Europy dysponują różnymi typami samolotów. Tymi podsowieckimi migami też dysponują określone kraje oprócz Polski. Wszystko to jest jeszcze na wstępnym etapie. Panie ministrze, to trochę o Trybunale Konstytucyjnym teraz porozmawiajmy. Nie tak dawno pan prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Trybunał pokłócony, jak wiemy bardzo, zdoła się odkłócić. Czy ten proces odkłócania, jak tutaj słowotwórczo błysnął pan prezydent, jest już na finiszu? Może inaczej. On się rozpoczął. Na apel pana prezydenta można śmiało uznać, że ten proces się rozpoczął. Być może jego efekty w tym momencie nie są przesadnie imponujące. Nie widać jeszcze przełomu, ale pan prezydent... Wyobrażam sobie tytuł na przykład, tytuł artykułów, panie ministrze. Rozpoczął się proces odkłócania w Trybunale Konstytucyjnym. Ale pan prezydent czujnie uważnie obserwuje tą sytuację i ciągle liczy na to, że szybko nastąpi przełom i Trybunał będzie mógł się zająć tym najważniejszym wnioskiem, który został do niego ostatnio skierowany. A jakąż wiedzę pan prezydent czy pan minister posiadacie w tej sprawie? Może coś pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska deklaruje już, kiedy to się może wydarzyć? Czy tu jawi się na horyzoncie jakiś harmonogram? Były wstępne deklaracje co do harmonogramu, ale rozumiem, na przeszkodzie ciągle stoi ta sytuacja wewnętrzna. Różne próby rozwiązania tej patowej sytuacji właśnie obserwowaliśmy, o czym przed chwilą mówiłem. Nie zakończyło się to jeszcze niestety. Pan prezydent ciągle liczy, że
zgodnie z jego apelem Trybunał się niezwłocznie tą kwestią zajmie. Panie ministrze, może się okazać także, że to prezydent Andrzej Duda będzie tym, który zablokował unijne pieniądze. No jeżeli Trybunał się nie zajmie tą sprawą, to będzie można panie w jakiejś mierze powiedzieć, panie redaktorze, że unijnych środków nie ma, dlatego że prezydent nie podpisał tej ustawy. Absolutnie nie. Pan prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek. A przypominam tylko, że jeśli ma on wątpliwości co do zgodności z konstytucją ustaw, musi on skierować taki wniosek. To jest jego odpowiedzialność. Natomiast teraz wszystkie działania są po stronie Trybunału i wszystkie apele pana prezydenta do Trybunału zmierzają do tego, żeby odpowiedzialnie przełamał on kryzys wewnętrzny we własnym gronie i zajął się tym najważniejszym wnioskiem, gdyż tego wymaga interes naszego państwa i naszego narodu. Rozumiem, panie ministrze, że odpowiedzialności pan prezydent domaga się, oczekuje od tych sędziów buntowników, nazwijmy ich, tak? Uważa pan prezydent, że prezesem Trybunału jest tutaj pani Julia Przyłębska? Pan prezydent jest doświadczonym politykiem i wskazywanie prawnicy tutaj też prawnikiem, jest doktorem prawa. Ale tutaj generalnie wyczucie polityczne jest nawet ważniejsze, gdyż wskazywanie konkretnej strony, która zdaniem prezydenta ma rację w tym sporze, nie służyłoby przełamaniu tego patu. Pan prezydent po prostu oczekuje, że Trybunał i jego sędziowie podejmą takie działania, które pozwolą zająć się formalnie jego wnioskiem. Panie ministrze, to mogą być ostatnie miesiące, kiedy prezydent Andrzej Duda ma szansę na to, żeby jego projekty, jego inicjatywy były przyjęte przez parlament. No oczywiście nie wykluczam tego, że inna władza też by mogła je przyjąć, ale szanse byłyby daleko mniejsze. Czy pan prezydent w związku z tym planuje jakieś legislacyjne przyspieszenie, skorzystanie z tej sytuacji, że jeszcze rządzący są, jakby nie patrzeć, Panie redaktorze, oczywiście to jest środowisko polityczne, którego pan prezydent się wywodzi. Nigdy się tego nie wstydził pan prezydent, nigdy tego nie ukrywał. Ale po pierwsze, ja uważam, że nic nie jest w tym momencie przesądzone. Absolutnie nie jest przesądzone, ale jest możliwe, że PiS straci władzę. A po drugie, jeśli o tym rozmawiamy, jeśli się nad tym zastanawiamy, to jest bardzo czytelne potwierdzenie, że wbrew niektórym opiniom Polska jest krajem absolutnie demokratycznym, w którym wynik wyboru zawsze jest obciążony jakąś dozą niepewności. Przecież gdybyśmy próbowali rozmawiać o wyniku wyborów w Rosji czy na Białorusi, to byłoby absolutnie bez sensu. Przecież tam wybory są jasne, wynik w tym wyborze jest jasny z dużym wyprzedzeniem. Wszystkie zarzuty porównujące sytuację w Polsce do tych krajów, a tak się zdarzają, umówmy się, po stronie opozycyjnej są bezsensowne. Ale panie ministrze, ale to parę lat temu pan prezydent, przygotowywaliście pan prezydent, ruch kontroli wyborów i tak dalej. To nie kto inny, tylko Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, wtedy było w Polsce jak na Białorusi? Chyba nie. Jako wielokrotny sztabowiec Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam to dobrze. Białoruś wtedy przyjęliśmy? Nie, absolutnie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało to prawo. To, które teraz opozycja wykorzystała. Tak, dokładnie. Do stworzenia systemu, który pozwoli monitorować procedury wyborcze. Absolutnie nie potępiam opozycji, że próbuje robić to samo. Natomiast wszelkie twierdzenie, jakoby partia rządząca zamierzała fałszować wybory, bo tak też się zdarzało przecież, czy fałszowało jej w przeszłości, są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Są, można powiedzieć, przestępstwem na polskiej demokracji, bo z góry zapowiada takie stanowisko kwestionowanie wyniku wyborczego, gdyby był niekorzystny dla opozycji. Panie ministrze, to się faktycznie dzieje, to kwestionowanie, myślę, że coraz częściej będziemy się z tym spotykali, ale pytam jeszcze o pana prezydenta i jakby przygotowanie się na ten wariant B, prawda? Bo on jest jednak możliwy. Czy pan prezydent bierze to pod uwagę i czy w tej sytuacji jakoś będzie chciał szczególnie wykorzystać miesiące, które zostały mu jeszcze przed ewentualnie tym czasem kohabitacji? Wszystkie warianty są możliwe. Oczywiście również trudna kohabitacja, ale nie ma żadnych podstaw pan prezydent, żeby uważać, że dobre projekty, które przygotuje, nie będą poważnie traktowane przez ewentualny przyszły rząd, który będzie formować opozycja przecież. Czyli nie ma obawy w panu prezydencie przed rządami dzisiejszej opozycji? To nie są te kategorie, żeby pan prezydent się czegoś bał, czy czegoś obawiał. Pan prezydent jest odważnym, otwartym politykiem na wszystkie rozwiązania. Z premierem Donaldem Tuskiem będzie umiał współpracować? Oczywiście współpraca z rządem,
kształtowany przez środowisko, z którego się wywodzi, jest oczywiście naturalniejsza i łatwiejsza, chociaż też nie pozbawiona przecież różnych sporów merytorycznych. Są takie projekty ustaw, które głęboko utknęły w sejmowej zamrażarce. A są też takie projekty rządowe, które zostały przez pana prezydenta zaprezentowane. To prawda, ale jeszcze tak ostatni raz pytając, dobrze wyglądałaby współpraca prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska? Panie redaktorze, ja mam swoje refleksje polityczne. Obserwowałem pana Donalda Tuska jako premiera. Obserwowałem jego relacje ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. I pan pozwoli, że te refleksje zachowam na siebie. A mówił to szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, minister Paweł Szot. Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję panie redaktorze. Panu ministrowi i państwu życzę dobrego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro w piątek. Radio Plus. Sedno sprawy. Teraz ostatnie w tym tygodniu spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej programem, a przedostatnie, przepraszam, czwartek, dzisiaj nie piątek, Kamila zdążyła mnie jeszcze poprawić. Ekspres Biedrzyckiej, już czas zaczynać. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka, kłaniam się i zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Po godzinie 9.45 doskonale Państwu znany dr Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Nie trudno więc się domyślić, że o polskich finansach rozmawiać będziemy, ale oczywiście zaczynamy od aktualności. Jesteśmy gotowi, tak mówi prezydent Andrzej Duda w sprawie dostarczenia samolotów MiG-29 dla Ukrainy. Dodał też, że jest przekonany, że Ukraińcy także są gotowi na to, żeby z tych maszyn skorzystać właściwie natychmiast. I zaznaczył także prezydent, a właściwie obiecał, że w przyszłości będzie też taka sytuacja, w której Ukraińcy będą mogli liczyć na otrzymanie samolotów wielozadaniowych F-16. Także jest to także bardzo ważna deklaracja, szczególnie w kontekście braku zgody w NATO właśnie w tej kwestii. Prawo i Sprawiedliwość broni Jana Pawła II. Mimo że ostatnio dziennikarze ujawnili dzięki swoim materiałom, że Karol Wojtyła przez wiele, wiele lat chronił pedofilów w polskim kościele, krył pedofilię w polskim kościele, no to rządzący opublikowali projekt uchwały, drodzy Państwo, który ma bronić dobrego imienia papieża, a wszelkie informacje o jego działalności jeszcze przed objęciem pontyfikatu nazywają medialną i haniebną nagonką. W tej sprawie ma być przyjęta przez Sejm oficjalna uchwała. Rada Polityki Pieniężnej, to jest dla wielu z Państwa bardzo ważna informacja, zdecydowała wczoraj o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To jest szósta z rzędu tego typu decyzja. Szósta, pytanie, czy ostatnia, czy ten sposób prowadzenia polityki RPP będzie kontynuować i czy w ogóle możemy zadawać już sobie pytanie dotyczące tego, kiedy obniżka stóp procentowych. Na ten temat na pewno dzisiaj z panem doktorem Grabowskim rozmawiać będziemy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Nie milkną, drodzy Państwo, echa reportażu Franciszkańska 3, z którego wynika, że Jan Paweł II doskonale wiedział o przestępstwach seksualnych w polskim kościele. W obronę polskiego papieża postanowiło wziąć Prawo i Sprawiedliwość, między innymi, ale nie tylko, także Polskie Stronnictwo Ludowe. O tym zaraz z Markiem Sawickim mówić będziemy. Partia rządząca opublikowała projekt uchwały, który ma zostać przyjęty jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu. Takie rzeczy da się zrobić szybko, w przeciwieństwie do walki o prawa osób niepełnosprawnych. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował
zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież Polak, święty Jan Paweł II. Tak czytamy w projekcie. Zastanawiam się, czy ktokolwiek kiedyś z środowiska Prawa i Sprawiedliwości zastanawiał się, czy ten aparat przemocy PRL na przykład nie robił specjalnych dokumentów na TW Bolka. Takie pytanie też w internecie krąży. No ale tutaj oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to zwykle bywa. W projekcie tej uchwały wskazano, że próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. Czyli Sejm przyjmie uchwałę, drodzy Państwo, zgodnie z którą dziennikarze, którzy dotarli do tych wszystkich materiałów i odważyli się podać w wątpliwość działalność Karola Wojtyły tylko w kontekście nadużyć seksualnych w polskim kościele, są poza kręgiem cywilizacyjnym. Bez wątpienia dziś na ten temat mówić będziemy. Sejmowe komisje zagłosowały, drodzy Państwo, w sprawie wiatraków. To jest ta słynna ustawa, która ma być jednym z kamieni milowych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Energia wiatrowa, to wszyscy Państwo pamiętają. W pierwszym projekcie było założenie, że wiatrak nie może od zabudowań stać bliżej niż 500 metrów. W ostatniej chwili na serwetce dość... No, mało oficjalnie złożono poprawkę, a właściwie Marek Suski złożył poprawkę, te 500 metrów zmieniając na 700 metrów, co de facto zmienia w sposób całkowity możliwość stawiania wiatraków w Polsce. No ale teraz wiemy, że poprawki mają być głosowane przez Sejm, właśnie te dotyczące 700 metrów. Posłowie chcieli przeprowadzić dyskusję na temat tych poprawek senackich, które w jakiś sposób próbowały cywilizować tę ustawę, no ale przewodniczący komisji Marek Suski się na to nie zgodził, jeżeli ktokolwiek z Państwa jest zaskoczony. Jest dużo osób zainteresowanych wyłącznie interesem inwestorów, mówi poseł Suski. My działamy z takich pobudek, jakie wynikają z interesu naszych wyborców. Chronimy ich przed szkodliwymi skutkami zbyt bliskiej odległości instalacji wiatrowych. Przypomnę Państwu tylko, że była minister edukacji Anna Zalewska bała się, że wiatrak uderzy ją w głowę. Więc być może chodzi o to, żeby chronić w ten sposób polskich obywateli. I pytany o Krajowy Plan Odbudowy Suski odpowiada: Unia tych pieniędzy nam nie da, bo nie chcemy jeść świerszczy. Tak skwitował zupełnie na poważnie poseł na Sejm RP. To także pozostawię Państwa komentarzowi wyłącznie. Sprawa prokurator Wrzosek. Ewy Wrzosek, dokładnie tej prokurator, która była inwigilowana Pegasusem, trafia do Sądu Najwyższego. W tle oczywiście Pegasus, nielegalna inwigilacja, dzisiaj Izba Odpowiedzialności Zawodowej, natomiast ma zająć się nie Pegasusem, drodzy Państwo, ale wnioskiem szczecińskiej prokuratury regionalnej o uchylenie immunitetu pani prokurator Ewie Wrzosek. Śledczy chcą jej postawić zarzuty rzekomego nakłaniania do ujawnienia informacji ze śledztwa. Co na to pani prokurator? Mówi tak, zarzuty są kompletnie bezzasadne. Tak naprawdę chodziło o obrzucenie mnie błotem i publiczny lincz. Jestem na łasce władzy, która mówi, łamiemy prawo, bo możemy i to ty masz problem, a nie my. Tak mówi Ewa Wrzosek, przypomnę, inwigilowana Pegasusem, ale Pegasusem, a właściwie jej inwigilacją nikt się nie zajmuje. Sąd Najwyższy po prostu chce jej uchylić immunitet. O tym, że będziemy przekazywali Ukrainie MiG-29 już Państwu opowiadałam. Ach, i jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, o której na pewno z jednym i drugim gościem dziś mówić będziemy. Jeżeli Państwo zadają sobie pytanie, jak wygląda sprawa importu surowców z Rosji, tutaj, do nas, do Polski, no to odpowiedź wygląda następująco. Ropa już do nas nie płynie, ponieważ Rosjanie zakręcili kurek z ropą. Ale jeżeli ktoś myśli, że nie ma w Polsce rosyjskiego gazu, no to nic z tych rzeczy. Sznur cystern, drodzy Państwo, stoi przy terminalach. Do Polski wciąż wjeżdża rosyjski gaz płynny LPG, używany w naszym kraju przede wszystkim jako autogaz. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że tylko w styczniu
tylko w styczniu. Podkreślę, przez Białoruś przyjechało do nas kolejne ponad prawie 75 tysięcy ton tego surowca. Handel kwitnie, nie ma co się oszukiwać. Sytuacja rzeczywiście może wyglądać na dziwną, szczególnie w obliczu deklaracji rządu Prawa i Sprawiedliwości. No później ten rosyjski gaz jest mieszany z polskim gazem w takich proporcjach, by można było nim swobodnie handlować i w ten sposób trafia, o ironio, na przykład do Ukrainy. O takim problemie mówi też Ukraińskie Stowarzyszenie Gazu Płynnego w piśmie z 10 lutego do ukraińskiego Ministerstwa Energii. Branża wskazała, że po wybuchu wojny dostawy skroplonego gazu zaczęto realizować poprzez zachodnie i południowo-zachodnie granice kraju. Kluczowymi państwami tranzytowymi stały się Polska, Rumunia i kraje bałtyckie. Między innymi nie wiem więc, jak to ma się do deklaracji rządu. Na pewno mądrzejsi ode mnie w tej kwestii, czyli nasi goście, będą na to pytanie potrafili odpowiedzieć. Już za chwilę u Państwa w studiu Marek Sawicki. Zapraszam. Nikt nie przyczynił się tak, jak przyczynił się PiS i TVP do tego, żeby absolutnie zepsuć debatę polityczną w naszym kraju. Żeby polaryzować, żeby pogłębiać ten rów, który w naszym społeczeństwie jest. I tak, zdarzają się ze strony każdej partii politycznej nieprzemyślane wypowiedzi, zdarzają się czasami wypowiedzi konserwatywne, zdarzają się kontrowersyjne wypowiedzi. Natomiast nikt nigdy nie wymyślił tego, żeby zbudować machinę do siania nienawiści, machinę do szczucia. I jakie są z tego wszystkiego rezultaty? Nie ma żadnej telewizji, która by szczuła na kogokolwiek w ten sposób jak TVP Info. Nie istnieje żadna taka telewizja nigdzie. Niech pan obejrzy sobie TVP Info, niech pan zobaczy, panie pośle, jak szczucie wygląda dzisiaj w Polsce przez to, co sami robicie. Przejęcie telewizji publicznej z pewnością by się skończyło tym, że wrócą różni ludzie do tej telewizji, będą kłamać tak, jak kłamali, kiedy wy żeście rządzili, że tej telewizji nie można było słuchać. A to, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. Ja rozumiem, że prawda w oczy kole i dlatego tą telewizję chcecie zlikwidować i tutaj krzyczycie, jak ja występuję, ale szanowni panie, to jest taka, to co mówił przed chwilą pan Trzaskowski, to jest taki doskonały opis waszej metody działania. No, zarzucanie, że telewizja publiczna doprowadziła do czyjejś śmierci. Jak na razie jedyną śmiercią polityczną było zabójstwo Marka Rosiaka w Łodzi przez członka Platformy Obywatelskiej. Tak, żeście ten jad nienawiści sączyli, że jeden człowiek przyszedł zamordować naszego kolegę. I dzisiaj znowu sączycie ten jad nienawiści, który nie daj Boże skończy się znowu jakąś tragedią. Państwa gościem Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan zagłosuje w sprawie likwidacji TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego? Otóż, panie redaktor, ja mam duże doświadczenie administracyjne, począwszy od 90 roku, kiedy zostałem wójtem. Wtedy też miałem 11 szkół podstawowych, dziś w mojej gminie są 3. I jak szkoła działała źle, to ja nie likwidowałem tej szkoły, bo szkoła jest potrzebna dzieciom, tylko zmieniałem dyrektora, zmieniałem kierownictwo tej szkoły. I myślę, że to samo trzeba zrobić z TVP Info, bo sama likwidacja niczego nie sprowadzi. Coś w miejsce TVP Info... Może zbudować coś na nowo. Pana zdaniem da się w ogóle coś zmienić w tak przeżartej wszystkim, co złej instytucji? Wszystko da się zmienić. Ryba psuje się od głowy, jeśli zmieni się głowę, da się naprawić i całą rybę. Więc oczywiście dobrze, że dyskusja się odbyła. Dobrze, że to jak będzie głosował klub, to będziemy się mieli jeszcze posiedzenie klubu, będziemy się nad tym zastanawiali. Niewykluczone, że zagłosujemy za. Dla mnie jest to, czy głosowanie za tym projektem, czy wstrzymanie się od głosu, to nie ma znaczenia, bo ta debata była ważna. Wynik głosowania jest przewidziany. Jest jasny. Wiemy, że w tej sprawie PiS ma własną większość i oczywiście ten projekt odrzuci, więc
Jeśli go skieruje do komisji, to dobrze, bo będziemy mogli o roli mediów publicznych, a nie rządowych, porozmawiać jeszcze przez kilka tygodni. Panie ministrze, czy po tym, co zrobiły media rządowe w kontekście śmierci, a wcześniej kłopotów syna posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, uważa pan, że powinno się chodzić do mediów rządowych? Czy uważa pan, że powinno się przyjmować zaproszenia i dawać twarz swoją opozycyjną tym programom? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście często mam wrażenie, że telewizji rządowej chodzi o to, że zapraszając polityków opozycji uwiarygadnia te wszystkie brednie, te wszystkie ataki i te wszystkie niegodziwości, które są tam robione. Ale też z drugiej strony niechodzenie do tego medium sprawia, że już ten widz w 35, a może i 40% w Polsce poza wielkim miastem będzie skazany tylko i wyłącznie na jeden przekaz. Więc dobrze byłoby, żeby do tej telewizji chodzili politycy opozycji z kręgosłupem, żeby idąc tam nie ulegali atmosferze i nagonce prowadzącego czy współuczestników debaty określonej, że tak powiem, opcji politycznej, tylko żeby rzeczywiście jasno obnażali kłamstwa, obłudę, dezinformacje i przekazywali to, co uważają za rozsądne, prawdziwe i potrzebne. Ostatnio polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Telus, wypowiedział się w sprawie Mikołaja i powiedział tak: jako ojciec, który stracił dziecko, kompletnie tego nie rozumiem. Ma na myśli oczywiście pewną politykę, którą w tej sprawie przyjęły media rządowe. Okoliczności związane z tragedią budzą ogromne emocje ze względu na wcześniejsze szokujące zachowanie pracowników TVP i Radia Szczecin. I właśnie pan Robert Telus został o to zapytany. Przyznał, że sam jest ojcem, który stracił swoje dziecko i zwrócił się z apelem i do mediów, i do polityków. Powiedział, że to jest ogromna tragedia i prosiłby media, żeby zachowywały się poważnie. Nie chcę rzucać się w tej chwili nawet cienia oskarżeń na kogokolwiek. To jest ból, to jest tragedia, której ktoś, kto nie stracił dziecka, może sobie nie wyobrażać. Tak mówi parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, ale dopytywany przez dziennikarzy, czy czytał te paski informacyjne, które pojawiły się w TVP Info, czyli że Platforma Obywatelska jest odpowiedzialna za samobójstwo Mikołaja na przykład, stwierdził bardzo stanowczo: nie widziałem i nie chcę na to patrzeć. No tak, w jakim miejscu się znaleźliśmy, panie ministrze? To są takie małpki. Nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że to jest szczyt hipokryzji, cynizmu. Znam tego polityka od wielu lat. I gdyby tak było, jak on mówi, że on wyraża swoje szczere potępienie, to podobnie jak w kwestiach związanych z Krajowym Planem Odbudowy i z zgodą pana premiera Morawieckiego na wszystkie uwarunkowania jego pozyskania i z którymi kompletnie nie zgadza się Solidarna Polska, to tak jak w tej sprawie Telus powinien pierwszy głosować za likwidacją TVP po tej swojej wypowiedzi. A zapewniam panią, że nie, że oczywiście mówił do określonej kamery, do jednego dziennikarza co innego, a dobrze byłoby, żebyśmy skonfrontowali tę jego wypowiedź za chwilę z wypowiedzią jego w TVP Info. Ja, pani redaktor, nie chcę oceniać tego dziennikarza, bo ja nie znam się na tym, ja nie jestem dziennikarzem, ale ja chcę powiedzieć jedno, że to, że on to upublicznił w taki sposób, że identyfikacja była możliwa, to jest skandaliczne i to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To te memy i obrazki z hienami w mediach, w internecie, uważam, że jak najbardziej oddają cały obraz. Ale to, że w ciągu ostatnich dwóch dni, także w dniu pogrzebu, dalej nie tylko ta lokalna, regionalna, ale to ogólnopolskie TVP Info dalej w to brnęło i dalej tym tematem nakręcało swoją opinię, swoich odbiorców. To jest dopiero draństwo, to jest dopiero tragedia, bo to jest już rzeczywiście uprawianie takiego hienożerstwa na ludzkiej tragedii, bo w polskiej tradycji jest coś takiego, że w obliczu śmierci milkniemy, jest jakaś refleksja, jest jakieś zatrzymanie się. A tu nie. Tu się dopiero machina propagandy, machina ataku, machina hejtu rozkręciła. To jest rzecz niewyobrażalna. To odpowiedzialność, panie ministrze? Tak, tak, tak. Ja się dziwię, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła najpierw jakieś tam postępowanie, potem chyba je zawiesiła, czy w ogóle wycofała. Więc w mojej ocenie jednak mimo wszystko w tej sprawie
Prezes Jarosław Kaczyński nie może spać spokojnie, jeśli ma przynajmniej jeszcze szczątki sumienia. Panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, żeby przyjąć uchwałę, która ma chronić dobre imię Jana Pawła II i wszystkie te informacje, które ostatnio się pojawiły w kontekście jego działalności wyłącznie związanej z kwestią krycia pedofilii w polskim kościele, nazywa medialną haniebną nagonką, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. I mało tego, dziennikarzy, którzy zajmują się tym tematem, stawia poza, tutaj dokładny cytat, kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. I teraz jestem ciekawa, co pan jako polityk PSL ma zamiar zrobić w sprawie tej uchwały, no bo jeżeli pan zagłosuje za, to dziennikarzy, którzy tym tematem się zajmują, postawi pan poza kręgiem cywilizacyjnym. Otóż, panie redaktor, mamy do czynienia znów z nadmiarowym, że tak powiem, atakiem i podejściem do tej kwestii w sposób polityczny, a nie w sposób merytoryczny. Dlaczego nazywamy to atakiem? Pani, to jest odsłanianie prawdy, panie ministrze. Nie, pani redaktor, niech pani sięgnie do, że tak powiem, nauki i filozofii księdza Tischnera. Na temat prawdy on tam bardzo boleśnie powiedział. Z prawdą jest tak, jak z pewną częścią ciała. Na tej zasadzie do niczego każdy, nie dochodzi. Każdy ma swoje. Nie sprawdzajmy, każdy nie weryfikujmy. Nie, pani redaktor. Będziemy nie, pani mogli redaktor. Powiedzieć, że ostatecznie mamy, jest nieprawda. Mamy pewną przygotowaną akcję. Najpierw kardynał Sapieha, potem kardynał Wojtyła. Czy kardynał Wojtyła, że tak powiem, z przerwami cały czas. Nie ulega wątpliwości projekt uchwały w tej sprawie także przygotowało PSL, że zasługi Jana Pawła II w odzyskaniu naszej niepodległości, nie w odzyskaniu naszej wolności są niekwestionowane. Ale oczywiście, że nie są. W sprawie tej, o której wnosi także TVN, wypowiedział się jasno episkopat i uważam, że kwestia wymaga badania. Tylko jeśli po jednej stronie... Kościół musi chcieć współpracować, żeby można pani, było pani, badać. Panie redaktor, jeśli po jednej stronie zestawia się tylko i wyłącznie jednego świadka i materiały ubeckie, to powiem szczerze tak. Jedna strona, ta pisowska, od dawna niszczy autorytet Lecha Wałęsy, także na podstawie materiałów ubeckich. Druga strona postanowiła znaleźć ofiarę w postaci Jana Pawła II. Czyli pan uważa, że Karol Wojtyła nie krył pedofilii w polskim kościele? Ja, jeżeli ktoś stawia taką tezę, pani, to znaczy, pani redaktor, że się opiera pani, tylko redaktor, na pani redaktor, ja nie wiem. Natomiast jeśli na podstawie nawet jednego faktu próbuje się oskarżyć Jana Pawła II, że to robił, to powiem szczerze, że uwarunkowania lat 50., 60., także już później jeszcze 70. PRL-u były zupełnie inne i musielibyśmy poznać. Takie same. W tej chwili w polskim kościele dzieje się dokładnie to samo. W polskim kościele tak, ale pani redaktor, pani tylko odnosi się do polskiego kościoła, a nie do zewnętrznych uwarunkowań walki z polskim kościołem, z polskim kościołem i z polskością. Więc cały światowy kościół ma problemy niezależnie od tego, w jakim ustroju funkcjonował. I tu jest rola kościoła, i tu jest rola Watykanu, żeby te sprawy rzeczywiście zacząć wyjaśniać i sprawców eliminować ze stanu kapłaństwa. Pan jako osoba wierząca, praktykująca, ja jako uważa, osoba... że jest wola ze strony Kościoła, żeby te sprawy wyjaśniać, tak z ręką Ja myślę, pani redaktor, że powoli Kościół dojrzewa do tego. Natomiast to nie są sprawy łatwe, które można traktować zero-jedynkowo. Tylko dlaczego uważam, że cywilnym pedofilom, dajmy na to, nie da się dojrzewać, a kościelnym da się dojrzewać? No, nie widzi pan tutaj pewnej nierówności, jeżeli chodzi pani o redaktor, odpowiedzialność? Pani redaktor, jeśli chodzi o sytuację z PRL, ona zupełnie inaczej wyglądała, dlatego że mieliśmy także pomówienia tak zwanych księży patriotów, którzy rzeczywiście lubowali się w tym, żeby oskarżać innych i nie zawsze wiemy, czy te oskarżenia były prawdziwe. Więc to trzeba dokładnie zbadać. Natomiast mamy od 30 lat wolną Polskę i rzeczywiście to, co się dzieje od 30 lat i kwestia próba krycia tego typu zjawisk jest po prostu zwyczajnie niedopuszczalna. I teraz tu i wymiar sprawiedliwości, i także hierarchowie polskiego kościoła powinni stanąć przed prawdą i tę prawdę ujawnić. Powinni, panie i sprawcy, doskonale wiemy, jak wskazać to wygląda. Dobrze. Kończąc ten wątek, chciałam zapytać, czy pan uważa, że dziennikarze, którzy się zajmują tą sprawą, którzy są autorami tego materiału, są poza kręgiem cywilizacyjnym, tak jak jest napisane w tej uchwale? Panie redaktor, dziennikarze, tak jak żeśmy mówili o pierwszej sprawie, tak i o drugiej, muszą naprawdę ważyć, jakie skutki tego typu
działanie i tego typu informacja zawsze przynosi. Zawsze dziennikarz musi ważyć, co mówi. Ja pytam pana, więc, czy według pana to są ludzie, którzy są poza kręgiem cywilizacyjnym. Tak jest napisane w tej uchwale. Więc panie redaktorze, ja nikogo poza kręgi cywilizacyjne nie wyrzucam, natomiast tego typu reportaż uważam, że pojawił się w momencie najmniej stosownym i najmniej potrzebnym. Dlaczego najmniej stosownym? I jeszcze raz chcę podkreślić. W mojej ocenie jest tu, tak jak w przypadku tamtym, mam do czynienia z nadgorliwością polityczną dziennikarza i próbie przyporządkowania się władzy dziś funkcjonującej, tak również mamy do czynienia w tym przypadku z próbą jakby wyjścia naprzeciw oczekiwaniom lewicowego nurtu w Polsce. Jeśli dzisiaj już lewacy mówią, że trzeba burzyć pomniki Jana Pawła II, to ja ich przestrzegam. Że możecie ale zburzyć... Nikt tak nie mówi, przepraszam. Oj, panie mam nadzieję, że pan prezydent Kwaśniewski się nie obrazi, no ale ma bardzo lewackie, w cudzysłowie, panie nazwijmy redaktor, to korzenie. Naprawdę. I on tutaj wczoraj w tym studiu bronił Jana Pawła II, twierdząc, że nie może patrzeć na niego tylko przez pryzmat tego skandalu. O chęci burzenia pomników słyszałem już w Sejmie tej kadencji i wielu no dobrze, wypowiedzi. Dobrze, to też nie chodzi o to, żebyśmy się opierali na skrajnościach, prawda? Dlatego ja powtarzam, że możecie niszczyć pomniki fizyczne, te, które są zbudowane. Nie zniszczycie pomników Jana Pawła II w sercach i katolików, i Polaków. No, bo on jest. Panu rozumiem, ten wątek jego biografii nie przeszkadza. Panie redaktor, ten wątek biografii nakreślony w taki sposób i bez precyzyjnego dodatku zbadania historycznego jest po prostu zwyczajnie manipulacją. Sejmowe komisje zagłosowały w sprawie wiatraków, panie ministrze. W tym czasie Marek Suski mówi o świerszczach i o tym, że nie będzie KPO, a właściwie pieniędzy z KPO, ponieważ nie chcemy jeść świerszczy. To tak jeszcze przed wiatrakami. My jesteśmy na takim poziomie debaty parlamentarnej. Nie wiem, to znaczy, że Marek Suski sprzeciwił się ministrowi Pudzie i NCBRI. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tak, bo oni rzeczywiście wprowadzili projekt pilotażowy dla 20 rodzin hodowli robaków na klatce schodowej i przez rok badania zmiany zwyczajów żywieniowych. Więc jeśli to wprowadzają i Marek Suski ma z tego tytułu jakieś wyrzuty sumienia, to niech się zwróci do swoich kolegów z rządu, żeby takich projektów nie wprowadzali. Natomiast nie będziemy ludziom ani narzucać, ani odbierać tego, co uważają za stosowne, a co nie szkodzi ich zdrowiu, proszę bardzo. Tylko jeszcze raz podkreślam. Ten projekt, który wrzucił rząd, to jest pokłosie i ta sama linia myślenia, którą wcześniej wprowadzał Jarosław Kaczyński w sprawie tak zwanej piątki dla zwierząt. Zamiast chronić zwierzęta, to chcieli wprowadzić przepisy, które likwidowały hodowlę drobiu i bydła w Polsce i likwidowały dwa ważne działy rolnictwa, które dzisiaj są konkurencyjne i bardzo eksportowe, bo w drobiu ponad 50% produkcji idzie na eksport. Więc to jest ten kierunek myślenia. Najpierw sami coś zrobią, a potem oskarżają wszystkich innych, że to chcą wprowadzić, mało tego, chcą to wprowadzić na siłę. Mhm. No dobrze, to tylko teraz pytanie, co z energią wiatrową w Polsce? Czy ona rzeczywiście stanowi zagrożenie, tak jak przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości? Bo Suski mówi, jest osób dużo zainteresowanych wyłącznie interesem inwestorów, a nie ludzi. A Prawo i Sprawiedliwość tak przekonuje, jak chce chronić interesy wyborców. Jak Suski mówi o interesie inwestorów, to trzeba go zapytać, dlaczego wprowadził poprawkę zwiększającą odległość z 500 do 700 metrów. Prawdopodobnie dlatego, że lobbujący za fotowoltaiką i za niewystarczającymi mocami przyłączeniowymi, przesyłowymi, po prostu poprosili go o to, żeby to zrobił, żeby wiatraki nie były konkurencją dla fotowoltaiki. Ja jestem po różnych rozmowach z Ministerstwem Klimatu i Rozwoju. W branży energii odnawialnej pracuję co najmniej 20 lat i uważam, że przyszłością w ogóle energetyki to jest samowystarczalność energetyczna w oparciu o energię odnawialną, rozproszone małe wspólnoty energetyczne, w których jest miejsce i na fotowoltaikę, i na wiatr, i na biogaz, i także na energię wody. Bo mam naprawdę spore ilości energii w strumieniach polskich rzek, w polskich strumieniach, w polskich rzekach, gdzie można rzeczywiście, robiąc małe zbiorniki retencyjne, także produkować energię. Więc to, co oni zrobili, to oni konsekwentnie od 2016 ale oni roku. Oni chcą kręcić łeb energii wiatrowej, pana zdaniem, czy nie? Oni ciągle przeszkadzają energii wiatrowej, bo energia wiatrowa jest energią przyszłości.
A oni nie lubią przyszłości, oni przyszłości się boją. Oni wolą się grzebać w przeszłości, wolą bronić dalej wysokoemisyjnego węgla, jakby zapomnieli, że za 3-4 lata, niezależnie od tego, kto będzie rządził, ten obowiązek oznaczania śladu węglowego będzie i dla przemysłu, i dla rolnictwa. I to, co ja robię w tej chwili, to ja jeżdżę po Polsce, rozmawiam z rolnikami, informuję ich o tym i uważam, że wszystkie gospodarstwa towarowe w produkcji zwierzęcej w ciągu 3-5 lat mogą stać się zeroemisyjne, pod warunkiem, że znajdzie się dofinansowanie na rozwój biogazowni dla nich, które będą produkowały na małą skalę przy biogazowniach rolniczych do 0,5 mega prąd stabilizujący energię w małym regionie i duże biogazownie, biometanownie, które będą produkowały biometan dla PGNiG-u, dla Orlenu, do wypełniania narodowego celu wskaźnikowego. To wskazuje na to, że ta ustawa nie będzie w kształcie, który pozwoli na wypełnienie kamienia milowego. I my cały czas jesteśmy w punkcie wyjścia. Ja już nie wiem od ilu miesięcy i od ilu naszych spotkań cały czas zadajemy sobie to pytanie, co z pieniędzmi z KPO. Ale pani redaktor, no... Gdyby nie to, że jesteśmy na antenie o tej, a nie innej porze, to odpowiedziałabym, co? Pani redaktor, jest przecież... kłopot. Nie, nie jest kłopot. Doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce tych pieniędzy. Ale na jakiej... Znaczy, proszę mi to wytłumaczyć. Znaczy, jak to jest możliwe, że ich nie chce? Szczególnie no, w roku wyborczym. No pani redaktor, premier Mateusz Morawiecki zgodził się na wszystkie warunki, cały Krajowy Plan Odbudowy. Jaki interes PiS może mieć w tym, żeby tych pieniędzy nie było w roku wyborczym? Bo te pieniądze już nie są w stanie, oni nie są w stanie uruchomić tych pieniędzy w tej chwili na inwestycje i one wpływu na wynik finansowy tego roku mieć nie będą. Więc ten krach, do jakiego nas doprowadzają finansowy, bardziej który mamy... Bardziej opłaca antyunijna retoryka. Oczywiście, że tak. Mm. Bardziej opłaca się antyunijna retoryka, bardziej opłaca się zrzucenie winy na Unię Europejską, a nie odpowiedzialność tu w kraju. A przecież wiemy doskonale, że kwestia chociażby tej ustawy o Sądzie Najwyższym przede wszystkim nie rozwiązywała spraw, ale na tyle dogadała się Solidarna Polska z panem prezydentem Andrzejem Dudą, że wrzucili to do zamrażarki, do Trybunału Konstytucyjnego, którego nie ma. No i wiedzą, że ta sprawa nie będzie rozstrzygnięta. Słyszę, że jeśli przyjmiemy poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej, to pan prezydent także skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału, który urządził PiS od początku, w całości i okazuje się, że ten pisowski Trybunał Konstytucyjny dzisiaj nie funkcjonuje, bo na ostatnie wczorajsze zgromadzenie już kworum nie było, już się sędziowie nie stawili. Więc mamy sytuację, w której ta władza de facto rozmontowała możliwości inwestycyjne Polski w zakresie nie, jak się mówi, 158 miliardów złotych, tylko pierwotnie ponad 270 miliardów złotych, bo to miało być 58 miliardów euro. Kiedyś Jarosław Kaczyński przez wszystkie przypadki odmieniał takie słowo imposybilizm. Trudno oprzeć się wrażeniu, że na przykład w sprawie KPO, ale nie tylko, ten imposybilizm pani, dopadł chyba PiS. Nie, także. Powiem pani szczerze, że nie. On to obserwował przez lata. To jest wnikliwy obserwator polityki, dobry analityk i ten imposybilizm doprowadził do perfekcji. Hmm. Dobrze, to teraz panie ministrze, jeśli pan pozwoli, trochę o Pegasusie, ale bardziej w kontekście tego, co z tym fantem zrobić. I czy da się cokolwiek w tej chwili? I czy pan jako przedstawiciel, jeden z najważniejszych polityków opozycji, nie obawia się, że ta kampania po raz kolejny będzie nieuczciwa? Co prawda Pegasusa już w Polsce nie ma, ale ostatnio pojawiło się mnóstwo publikacji, które pokazały, z czego mogą korzystać polskie służby. Otóż pani redaktor, do końca nie wiemy na ile na ostatnie wybory i roku 2018 i 2019 i wcześniej 2018 do parlamentu już ten instrument był używany i w jaki sposób. Tego do końca nie wiemy. Natomiast, jak to wiemy? No wiemy, że był szef kampanii, chociażby ale nie znamy skali. To jest tylko, w tym sensie, znamy tylko kilka nazwisk, a to może być wierzchołek góry lodowej. To jest wierzchołek góry lodowej. Mm. My nie wiemy, na ile nasze komunikatory były zainfekowane tym systemem i ile informacji zostało przez niego wygenerowanych i podanych do opinii w postaci właśnie uczestników różnych komunikatorów społecznościowych. Więc to jest cały dylemat. Wiemy również, że firma izraelska, kiedy zorientowała się, że system nie jest wykorzystywany do walki odebrała z terroryzmem, odebrała koncesję. Ale wiemy też, że tego typu, że tak powiem, oprogramowań jest już w świecie wiele. I że polski rząd doskonale sobie z tym poradził. Nie wiemy, jakie kupił, ale że kupił, no dobrze, też tylko wiemy. Teraz pytanie, jak to może wpłynąć na obecną kampanię? Czy pan się obawia? Oczywiście, tego, że to... oczywiście, że się obawiam. Tak jak OBWE orzekła, że wybory prezydenckie nie były sfałszowane, ale nie były równe, nie były sprawiedliwe. Tak również w tej chwili stoimy przed niestety problemem nierównych
niesprawiedliwych wyborów parlamentarnych. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I tak naprawdę w tej chwili nie bardzo mamy sposób na obronę przed tym. Bo w państwie demokratycznym służby używające różnego rodzaju, urządzeń do inwigilacji powinni się z tego wytłumaczyć, przynajmniej przed Komisją do Spraw Służb Specjalnych. No ale przecież wiemy, że ta komisja w Sejmie nie działa praktycznie. No więc, a tu tego nie mamy. I nie ma tych demokratycznych instrumentów, które pierwotnie przy tej komisji były wprowadzone, że przewodnictwo najpierw było w opozycji, potem było rotacyjne, a teraz zostało już tylko w rękach PiS-u. Więc nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się. Ta władza rzeczywiście krok po kroku robi to, co Orban na Węgrzech, a tak naprawdę no... wzoruje się na autorytaryzmach wschodnich. A na zdaniem już u progu tej kampanii, albo właściwie na jej początku, ona jeszcze nie jest oficjalnie ogłoszona, ale widać, że trwa opozycja jako blok. Jest na przegranej pozycji w kontekście tych wszystkich rzeczy. Nie, pani redaktor. Propagandy mediów rządowych, w kontekście możliwości działania takiego, a nie innego służb. Czy wy jesteście na przegranej pozycji, czy nie? Nie, pani redaktor, dlatego, że mamy bardzo mądre społeczeństwo. I mimo wszystko ono potrafi po pewnym czasie poczuć to zmęczenie i propagandą, i inwigilacją, i co jest ważne dla opozycji, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej. Ona nie może być tylko kampanią w mediach, ona nie może być tylko kampanią w mediach społecznościowych, ona musi być tak zwaną kampanią w terenie. I to, co często my powtarzamy, że głosy w parlamencie, w samorządzie dostaje się za pochodzenie. Pochodzenie od domu do domu. Mhm. Trzeba zwyczajnie każdego przekonać. To jest dużo większa praca, która nas czeka, niż w poprzednich kampaniach wyborczych, ale trzeba zwyczajnie ominąć komunikatory po to, żeby dotrzeć bezpośrednio do każdego. A propos komunikatorów, jeden z naszych widzów, widzek, pani Kasia napisała, PSL to polityczny trup. Agrounia ich zmieli i wypluje już niedługo. Boi się pan Michała Kołodziejczaka? Powiem pani szczerze, że PSL-owi śmierć wróżą już od 30 lat. I nawet ci wróżbici już dawno, że tak powiem, ich prochy się rozsypały. My dalej jesteśmy, więc uspokajam panią. Niech się pani nie martwi o losy PSL-u. Jeśli pani nie jest sympatyczko, to oczywiście życzę pani powodzenia w poszukaniu innych środowisk politycznych, byleby opozycyjnych. Jak idą rozmowy z Polską 2050, z Szymonem Hołownią? Bo rozumiem, dobrze, że państwo pracują merytorycznie. Tak, pracujemy. Sprawami do załatwienia. Pierwszy pakiet spraw został ogłoszony, ale to nie jest koniec. Będzie zespół programowy, pracuje dalej, on będzie rozwijany. Decyzja w sprawie jednej listy do czasu wyboru świąt Wielkiej Nocy. No tak zapowiedział Kosiniak-Kamysz. Ja powiem tak szczerze, że ja bym się nie śpieszył. Uważam, że dwa miesiące to jest ten czas, kiedy... Podważa pan decyzję prezesa? Nie podważam. No, ciągle jest to wrzucanie podważam. No my w PSL-u mamy możliwość wypowiadania własnych poglądów i ocen. Ja nie stawiam tezy, tylko zadaję panu pytanie. Ja nie podważam. Ja tylko zwracam uwagę na to, że czasami nam się wydaje, jeśli w tym bezpośrednio uczestniczymy, że jest coś tak już dobrze dogadane, tak już wspaniale dopracowane, że za dwa dni już możemy ogłosić sukces. A ja mam duże doświadczenie w polityce i wiem, że szybkie sukcesy niestety są mało możliwe. I dlatego ta rozmowa, ta debata, ta dyskusja, wiele koalicji tworzyłem i przed, i po wyborach, wiem, że ona wymaga ogromnej cierpliwości. I wiem jedno, że taką cierpliwość Władysław Kosiniak-Kamysz ma. Jak zawsze, no ale trudno, żebyśmy na antenie i publicznie mówili o tym, w czym się różnimy, z czym się nie zgadzamy. No jesteśmy różnymi środowiskami. Jak dopracujemy już komplet spraw, z którymi się zgadzamy, to z nimi wystąpimy. Pani redaktor, w koalicjach jest coś, co bardzo z doświadczenia też powiem, jest ważne. No PSL ma duże doświadczenie w koalicjach. W sprawach, z których się zgadzamy, realizujemy je od ręki. W sprawach spornych dyskutujemy. W sprawach, w których się kompletnie nie zgadzamy, nie podnosimy ich. Zostawiamy je po prostu na późniejszy czas. I na sam koniec, panie ministrze, do Polski wciąż wjeżdża rosyjski gaz. Gaz płynny LPG, używany przede wszystkim u nas jako autogaz. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że tylko w styczniu przez Białoruś przyjechało do nas koleją 75 tysięcy ton tego gazu. Pani Jak redaktor, to się ma do deklaracji redaktor, pana premiera na przykład? Może. Mnie deklaracje pana premiera nie interesują, bo pan premier, co deklaracja, to mija się z prawdą albo wręcz używa kłamstwa świadomie. Natomiast ja mówiłem wielokrotnie po wprowadzeniu embarga na Rosję, że nie sztuka wprowadzić embargo.
Sztuka dotrzymać, żeby ono było respektowane. I jeszcze po wprowadzeniu embarga na zboże rosyjskie mieliśmy ogromny wzrost importu zboża z Kazachstanu, z republik postradzieckich. Jeśli mamy sytuację pełnego zakazu importu drewna z Białorusi, a okazuje się, że nagle z tamtych obszarów, z Kazachstanu mamy wzrost i praktycznie niezmniejszony import drzewa, tylko że nie pochodzi on z Białorusi, to widać wyraźnie, jak firmy, jak przedsiębiorcy, jak także Białoruś potrafi omijać te zakazy. Ja mam doświadczenie ale z Białorusią. Kłamie w sprawie gazu? On czy po prostu nie wie, że ten gaz jest importowany? No bo właściwie tylko Pani redaktor, powiem tak. Premier nie kłamie, bo faktury na ten gaz i podkładki na ten gaz są takie same jak na to drzewo czy na wcześniej zboże. No ono po prostu zwyczajnie jest fakturowane gdzie indziej, więc... Tylko ale wiemy, jaka jest prawda, czyli kłamie. Więc ja przestrzegam przed tym także i pana premiera, i także w jakimś sensie Orlen, że w sytuacji, kiedy mamy pełne embargo na surowce z Rosji, to trzeba też sprawdzać i zwracać uwagę na to, od kogo i skąd Saudi Aramco będzie eksportował ropę. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę u nas w studiu i już za chwilę tu państwa także dr Bogusław Grabowski. Zapraszam. Doszliśmy do wniosku, że jest bardzo dużo otwartych pól współpracy między Polską i Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska to kraj ogromnych możliwości. To państwo, które ma potężny zakumulowany kapitał. Jeden z największych tak zwanych funduszy inwestycyjnych na całym świecie. Potężne korporacje, które chcą inwestować swoje pieniądze zarobione na eksporcie ropy naftowej, ale oczywiście nie tylko. I tutaj otwiera się potężne pole do współpracy. Po pierwsze w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Tak jak my w Polsce mamy oczywiście żywności pod dostatkiem. Jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności w całej Unii Europejskiej. Tak tutaj te moje słowa padły na bardzo podatny grunt. Dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości i dzięki polityce Orlenu tu w Arabii Saudyjskiej wiedzą doskonale, że w ostatnich kilku latach udało nam się całkowicie odłączyć od rosyjskich węglowodorów i jesteśmy dzisiaj w znacznym stopniu praktycznie niezależni już dzisiaj od rosyjskich źródeł energii. Natomiast chcemy wzmacniać współpracę właśnie z państwami Zatoki Perskiej, z Arabią Saudyjską. Jest to obszar ogromnego potencjału dla Polski. Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej, dr Bogusław Grabowski. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. Panie doktorze, na początek mam dla pana zadanie matematyczne. Dobra? Proszę. Okej. Skąd się komuś wzięło 180 tysięcy? Proszę 15-krotność policzyć przez krotność, to na pewno nie wychodzi tyle. To jest około 100 tysięcy brutto, czyli netto będzie 45-46 tysięcy. Ile zarabia Daniel Obajtek, brzmi pytanie. Wymiękam, niestety. To jest matematyka wyższego rzędu, takiego najwyższych lotów. Ale co znaczy 15-krotność policzyć przez krotność? Fakt, że matematyka nigdy nie była jakąś moją super stroną, ale no, nie jestem w stanie dojść do tego. No, wydaje mi się, że tego typu matematyki można się nauczyć tylko wtedy, kiedy się kończy szkołę podstawową w Pcimiu. Ja niestety tam się nie uczyłem. Ale to jest dość niepokojące też, jeżeli prezes największej polskiej firmy, największej polskiej spółki twierdzi też, już zostawmy tę krotność i 15-krotność, ale jeżeli twierdzi, że ze 100 tysięcy brutto wychodzi 46 netto. Widocznie się podwójnie opodatkował. Znaczy, to mniej więcej jest taka matematyka, która doprowadziła pana prezesa Obajtka do tego, że żeby Polakom było lepiej i taniej, to trzeba im bardziej podnieść marżę, bo jak oni wtedy zapłacą o wiele więcej, to będą zadowoleni. No dobrze, tylko teraz jest pytanie, czy Orlen jest bezpieczny w rękach osoby, która liczy w ten sposób? To znaczy na pewno... I twierdzi w dodatku, że jest najmniej zarabiającym prezesem w historii PKN Orlen. Oczywiście, że nie jest bezpieczny, ale najmniej bezpieczni są konsumenci. Mhm. Dlatego, że ja nie wiem, jakie wpływy, no bardzo przemożne wpływy ma pan prezes Obajtek u pana prezesa Kurskiego, pana prezesa Kaczyńskiego, Kurskiego pewnie też miał, dlatego, że tworzy koncern, który jest największym monopolistą na lokalnym rynku paliwowo
energetycznym już teraz, bo też zakłady energetyczne i gazowym, będziemy za to płacili potężne pieniądze jako konsumenci. Będziemy mieli nieefektywny moloch, który będzie podejmował decyzje, kierując się kryteriami politycznymi rządzących. Będziemy za to płacili naprawdę bardzo poważną cenę. Już płacimy. No, ta matematyka pewnie skłoniła prezesa Obajtka do tego, żeby powiedział, no proszę, od połowy marca to obniżę o 50% gaz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Taki jestem swój chłop. Dobrze, tutaj koledzy z reżyserki, konkretnie Marcin Pszczółkowski, Pszczółek państwu znany doskonale, wysłał nam taki kalkulator, jak to obliczyć, żeby pomóc ewentualnie prezesowi Obajtkowi w kontekście tej brutto netto. No i ze 100 tysięcy wychodzi na to, że netto to jest 68,5 tysiąca, a nie 46. No oczywiście, dlatego że najpierw się odlicza 10% na, około 10% na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, a później podatek, więc tutaj nijak nie złoży się to do powyżej 50%. Dobrze, pośmialiśmy się trochę na początku, choć jest to poniekąd śmiech przez łzy. Teraz sprawa naprawdę poważna. Polska sprowadza ogromne ilości rosyjskiego gazu w dalszym ciągu, okazuje się. Znowu dzięki wolnym mediom i dziennikarzom. Tylko w styczniu z Białorusi, przez Białoruś, przejechało do nas koleją 75 tysięcy ton tego surowca. Wiemy, że on w Polsce później, żeby można było nim swobodnie handlować, jest mieszany z polskim gazem. Jak pan nazwie całą tę sytuację, szczególnie w kontekście tego, że no, rząd szczyci się faktem, że już nie ma rosyjskiej ropy, że nie ma rosyjskiego gazu, że jesteśmy pionierem w tej kwestii. Tymczasem okazuje się, że z Rosji sprowadziliśmy prawie 75 tysięcy tylko w styczniu. No właśnie, to jest po prostu skrajna manipulacja. My już się przyzwyczailiśmy do tego, że rząd, no ostatnio mieliśmy znowu występ pana premiera Morawieckiego w sprawie finansów publicznych, manipuluje opinią publiczną, składając tak liczby. O, tak na tej samej zasadzie tej matematyki obajtkowej, którą pani redaktor przytoczyła, tak składając liczby, albo tak zatajając liczby, tak je przedstawiając, żeby wyszło, że jesteśmy, wszystko jest świetne, wszyscy biorą z nas przykład, jesteśmy wzorem dla Europy i dla świata, jak zarządzać krajem i gospodarką, takiego sukcesu nikt nie miał, jak my mieliśmy, to dokładnie to samo się dzieje. Myśleliśmy, że pomoc Ukrainie i relacja Polski z Rosją, narzucanie embarga na import ropy i gazu, że przynajmniej w tym rząd jest uczciwy i przynajmniej w tym nie okłamuje i nie manipuluje Polakami. Okazuje się, że nawet w tym manipuluje Polakami. Pewnie zaczęło się głównie od gazu LPG. Tego, którym się tankuje na stacjach benzynowych, albo które dużo gospodarstw domowych używa do grzania w swoich kuchenkach. I nie zdają sobie sprawy, że kupując nieświadomie, nie tylko, że są nieświadomi, ale bez ich woli, współfinansują zbrodniczą wojnę Putina właśnie przeciwko Ukrainie. Chciałam cytat. Od wybuchu wojny LPG z Rosji nieprzerwanie wjeżdża do Polski. Mówimy średnio o około 100 tysiącach ton miesięcznie. To potwierdza Maciej Chysz, rzecznik prasowy Gazpolu, który jest jednym z głównych dystrybutorów LPG w Polsce, który od razu po ataku Rosji na Ukrainę całkowicie odciął się od rosyjskich dostaw, no ale ma świetne dane czarno na białym, jak to wygląda. 100 tysięcy ton miesięcznie. To są gigantyczne pieniądze. Tak jest, trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o LPG, to tutaj Europa, w tym Polska, Polska jeszcze bardziej niż średnio w Europie, była najbardziej uzależniona od importu z Rosji. To nie jest ten LNG, który się tankowcami sprowadza do gazoportu, tylko to jest ten gaz, który używamy w butlach i który używamy na stacjach benzynowych do tankowania samochodów. Autogaz tak zwany. Tak jest, autogaz. I tu ten import był największy. Te embargo na to wchodziło najpóźniej, bo ono wchodziło teraz, chyba na początku lutego i się zastanawialiśmy, co to będzie, że od początku lutego najprawdopodobniej zdrożeje ten gaz na stacjach benzynowych, że mogą być braki, dlatego że tutaj trzeba dodatkowego importu, nie dość, że droższego, to jeszcze cała logistyka. I co się okazuje? No nagle się okazuje, że ani ten LPG nie drożeje na stacjach benzynowych, że jakoś go nie brakuje. No moglibyśmy powiedzieć, proszę bardzo, pan Obajtek i rząd, cudotwórcy. No to już teraz wiemy, w jaki sposób te cuda się zdarzają. Mówi pan, Polska jest sponsorem wojny w Ukrainie ze strony rosyjskiej. Brzmi to absolutnie strasznie w kontekście polityki, jaką prowadzimy na co dzień,
przynajmniej w deklaracjach, ale także w takiej realnej, czy wojskowej, czy finansowej, czy tu dla uchodźców pomocy w Polsce. Ale oczywiście jeszcze powiedzmy o dodatkowym kanale, tak, poza tym gazem. No, najpierw się okazało, że cały czas ropę sprowadzaliśmy rurociągiem przyjaźń, ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Ponieważ Viktor Orban wymusił, blokując sankcje, wymusił na Radzie Europejskiej, żeby wyłączyć z tych sankcji import ropy przez rurociągi, to dzięki temu tym rurociągiem przyjaźń północną nitką płynęła cały czas ropa i to Rosjanie zakręcili ten kurek, a nie my, bo byśmy pewnie do tej pory z tego skrzętnie korzystali, to cały czas Węgrzy tą ropę z rurociągiem sprowadzają, a przecież nabyli i teraz mają 400 stacji benzynowych w Polsce. Czyli będziemy dalej, tankując na stacjach MOLA w Polsce, dalej sponsorowali wojnę, zbrodniczą wojnę Putina w Ukrainie. Też przerażające. Panie doktorze, to teraz o wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Będziemy tak trochę skakać po tematach, no ale dużo tych wątków związanych z finansami, czy państwa, czy naszych poszczególnych obywateli jest. Szósta decyzja taka z rzędu. RPP pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Czy my w ogóle możemy marzyć lub śnić, czy też liczyć na obniżkę stóp procentowych w jakiejś bliskiej perspektywie? Czy pana zdaniem to jest absolutnie na razie nierealny scenariusz? Pani redaktor, mieliśmy do 2015 roku niezależny bank centralny i niezależną Radę Polityki Pieniężną, która koncentrowała się na celu inflacyjnym, realizując politykę tak zwaną strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. Bank Centralny Polski, Narodowy Bank Polski nie jest już niezależnym bankiem. Można powiedzieć, że to jest Departament Polityki Pieniężnej Politbiura w Prawie i Sprawiedliwości. I on się kieruje kryteriami politycznymi. I jestem przekonany, że jeżeli będzie inflacja spadała nie dlatego, że jest to skutek antyinflacyjnej polityki NBP i rządu, tylko dlatego, że część inflacji pochodzi ze wzrostu cen paliw, głównie paliw, gazu, energii na rynkach światowych i ta część będzie spadała, bo ten rynek się stabilizuje dzięki najróżniejszym działaniom Komisji Europejskiej, poszczególnych rządów, przede wszystkim niemieckiego największego konsumenta, to jeżeli ona będzie spadała, dlatego że inflacja bazowa teraz jest około 12%, a ta inflacja oficjalna 17,2%. To jeżeli ona będzie spadała od marca czy od kwietnia, to kto wie, czy przed wyborami, żeby nie pokazać, jak wspaniale, to jest to samo, co z finansami publicznymi, jak wspaniale NBP zarządza sytuacją, możemy mieć decyzję o obniżce stóp i będzie to stricte polityczne. Ona będzie niewielka, ale będzie stricte... A jak to mogłoby wpłynąć na inflację? W najmniejszym stopniu. My nie obniżymy inflację poniżej, nie wiem, 7-8% przy tej polityce. Mało tego, utrwalanie się i trwanie w długim czasie inflacji na wysokim poziomie powoduje, że utrwalają się oczekiwania inflacyjne i sprowadzenie jej kiedyś, pewnie już może przez inny skład Rady Polityki Pieniężnej, do celu 2,5% będzie naprawdę bardzo kosztowne. Co to powoduje? Pamiętajmy, że inflacja to jest tempo wzrostu cen, czyli spadająca inflacja spowoduje, że ceny będą dalej rosły, ale wolniej. One w ciągu ostatnich 2 lat, do lutego tego roku, w ciągu ostatnich 2 lat ceny wzrosły około 30%. To proszę zobaczyć, o ile spadły na oszczędności. Ja wyliczyłem, że przy tym samym koszyku dóbr i usług, ja mówię całe społeczeństwo, wydaliśmy z powodu inflacji ponad 200 miliardów złotych więcej, czyli tyle zubożały polskie gospodarstwa domowe, a te, które mają oszczędności, straciły na nich realnie ponad 350 miliardów już. Jeżeli mówimy o kredytobiorcach, nadpłacili w porównaniu do tego, co byłoby przy niskich stopach procentowych, około 30 kilku miliardów. Czyli straty kredytobiorców, mimo że one są oczywiście o wiele bardziej uciążliwe, bo ich jest o wiele mniej, czyli przeciętne gospodarstwo domowe mające kredyt hipoteczny bardziej na tym traci, szczególnie, że jest też konsumentem, prawda? To my musimy pamiętać, że traci cała gospodarka, wszystkie gospodarstwa domowe i to będzie trwało. To są bardzo ciekawe dane. Chciałabym się chwilę przy nich zatrzymać, panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, bo rzeczywiście liczby robią ogromne wrażenie. Żeby nic się nie pomyliło, raz jeszcze. Zwykłe gospodarstwo domowe na tej inflacji do tej pory według pana wyliczeń straciło około 200 miliardów złotych na koszyku. Tak jest, to znaczy całe społeczeństwo
przy tym samym zakupie, zestawie dóbr i usług, które kupowaliśmy, musieliśmy na to wydać ponad 200 miliardów złotych więcej. Dobrze, a kredytobiorcy? A kredytobiorcy? 350 milionów. Nie. Oszczędzający. Ci, którzy mają oszczędności, ja mówię o oszczędnościach tych, które są ulokowane w lokatach bankowych, na kontach bankowych, a nie tych, którzy mają akcje czy obligacje. Dobrze, widzisz, panie, kredytobiorcy. A no właśnie. I ci stracili ponad 350 miliardów realnie, a kredytobiorcy zapłacili więcej, ja mówię o kredytach hipotecznych, zapłacili więcej za kredyty hipoteczne o około 30 miliardów. Czyli tak naprawdę jakby, tylko pamiętajmy, konsumentów jest 38 milionów, a kredytobiorców jest 2,5 miliona. Czyli te 30 parę miliardów w przeliczeniu na jednego, to jest potężna kwota. No wiemy, że dwa razy więcej płaci się teraz za kredyt. I chodzi mi o to, że trwanie cały czas tego procesu to jest właśnie ponoszenie tych ogromnych strat dla konsumentów, dla gospodarstw domowych, dla kredytobiorców. A gospodarka przez to, przecież to spowolnienie wzrostu gospodarczego właściwie do zera, my jesteśmy już teraz w recesji, to spowolnienie gospodarcze wynika nie ze skutków polityki ograniczania inflacji, tylko z tego, że ta inflacja jest wysoka, jest niezwalczana. Dlatego, że realnie tracimy na wynagrodzeniach. W tamtym roku spadło o 2,5%, ale w ostatnim kwartale o 4,5%. To cały czas przyspiesza te realne straty. Emerytury i renty spadły o prawie 5% realnie w tamtym roku. 14. No właśnie, 50, to jest ta iluzja nominalna, że renciści i emeryci mają coraz mniej w swoim portfelu, ale mają nominalnie coraz większą kwotę. Im się wydaje, że jak... Mają więcej. Tak, że mają więcej. I ta iluzja... No, ale to trzeba być sprytnym, żeby coś takiego wymyślić. Ta iluzja wspomagana, to znaczy tak naprawdę... To ma wszystkie krótkie nóżki, dlatego że się po jakimś czasie wszyscy orientują, że mogą kupić coraz mniej. Ta iluzja nominalna nie trwa, już nie będę mówił o teorii ekonomii, o teorii racjonalnych, oczywiście ona nie trwa długo. Później przecież już się zorientowali, mamy protesty osób niepełnosprawnych, tak czy inaczej wyjdą żądania płacowe, wyjdą żądania o waloryzację wszelkiego typu wydatków i to będzie dalej stymulowało inflację. Dlatego Stany Zjednoczone, Urząd Rezerwy Federalnej czy EBC koncentruje się na tym, żeby tą inflację w jak najszybszym, najkrótszym czasie sprowadzić do celu, żeby te straty nie były kontynuowane. Czekamy na dane GUS-owskie. Pana zdaniem, jak inflacja będzie się w lutym? To będzie w środę, za tydzień. Ona na pewno będzie powyżej 18%. Wydaje mi się, że... Wzrośnie Oczywiście, że w lutym wzrośnie. Mało tego, zaraz się dowiemy, dlatego że GUS ogłosili inflację za luty, ale jednocześnie według nowego koszyka przeliczy inflację za styczeń. Ponad wszelki wypadek ona wzrośnie i to bardzo, na pewno powyżej 18%, oby nie doszła do 20%. I to pamiętajmy, że my mamy to wszystko przy zamrożonych cenach energii elektrycznej, gazu, limitowanego wzrostu cen. Podatce centralnie planowanej, można. Dokładnie tak. I będziemy musieli to odmrażać, czyli to dalej będzie stymulowało inflację. Nasza inflacja już jest nieporównywalna do tych krajów, których cen nie mrożą. Jest tak zwany indeks inflacji superbazowej. To się wyłącza z tego ceny żywności, ceny paliw, gazu. To wszystko co najdroższe tak naprawdę. Tak jest, ale również ceny administrowane. Te, o których decyduje rząd. I w tym wskaźniku inflacji mamy już drugie miejsce po Węgrzech w Europie. Węgrzy mają tą inflację na poziomie, to jest w styczniu, około 18%, a my doszliśmy do 15%. Ale premier Mateusz Morawiecki zdaje się być zadowolony. Powiedział ostatnio, że wynik deficytu zaskoczył go pozytywnie. Deficytu budżetowego, rzecz jasna. W 2022 wyniósł 12,4 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych wyniósł około 3% PKB, poinformował w poniedziałek bodajże. No więc właśnie, to znaczy... To jest bardzo pozytywna informacja. Gdyby to... Ja bym mógł powiedzieć, że pan premier żyje w wirtualnej rzeczywistości, ale tak nie jest. On żyje w tej samej. On doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest kłamstwo i manipulacja opinią publiczną. Dlaczego? Dlatego, że on mówi o budżecie państwa, z którego już ponad 1/3 wydatków zostało wypchniętych poza budżet. Głównie to jest do funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i PFR.
ale z tych 1/3 wydatków, które tam są wypychane, one tworzą aż 75% deficytu. Czyli on mówi o jakimś kawałeczku finansów publicznych, gdzie może sobie tym manipulować dowoli. Wystarczy, że jak przyjdzie jakaś kolejna faktura do budżetu, zamiast płacić ją z budżetu, wypchnie ją mi do funduszu covidowego, bo my cały czas przeciwdziałamy tym funduszem covidowi. Wypchnie ją, no i może sobie dowolny deficyt skonstruować i przedstawiać go jako sukces. Więc to jest świadome kłamstwo i świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Zresztą w tym samym dniu ta konferencja premiera była, w którym rozpoczął się proces w Sejmie najbardziej poszkodowanych na procesie inflacyjnym, czyli osoby niepełnosprawne, które naprawdę dostają te renty głodowe. No to jeżeli jest tak dobrze, jeżeli mamy takie świetne sukcesy, jeżeli ten deficyt jest o wiele mniejszy, to dlaczego premier nie pójdzie do protestujących? Dlaczego im nie powie, że zrealizuje ich postulaty? No bo czy jest jakikolwiek ważniejszy cel społeczny niż ochrona tej grupy społecznej? No ja sobie nie wyobrażam. Celem społecznym, jak sądzę, są wygrane wybory przede wszystkim. No tak. To znaczy, jak my byśmy powiedzieli, to celem... Liczba osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością w Polsce taką... To jest 300 tysięcy. Niespełna nawet. No więc właśnie o to chodzi. I najprawdopodobniej zdecydowana większość z tych osób nie bierze udział w wyborach. Czyli po co mamy wydawać 6 miliardów złotych na to, żeby podnieść do jakiegoś minimum egzystencji te renty dla niepełnosprawnych, skoro nic z tego nie będziemy mieli? Lepiej rozrzucać je po szerokim elektoracie i to takiej jego części, która będzie na nas głosowała. Więc dokładnie... Ale naprawdę, czyli z tego płynie taki wniosek, panie doktorze, że rząd nie pomaga niepełnosprawnym, ponieważ po prostu mu się to nie opłaca. Tak jest. Dlatego, że kryteria podejmowania decyzji przez rząd są takie. Podejmujemy je w celu utrwalenia i przedłużenia naszej władzy i będziemy wszystko robili, żeby tę władzę zachować, i to jest podstawowe kryterium podejmowania decyzji gospodarczych, w tym budżetowych, ale również właśnie to jest kryterium podejmowania decyzji przez pana prezesa Glapińskiego i kontrolowaną przez niego część Rady Polityki Pieniężnej. Nie cel inflacyjny, nie to, co jest napisane dla Banku Centralnego w Konstytucji, tylko to, co będzie mogło pomagać rządowi w przedłużeniu jego rządów w Polsce. Niestety do tego doprowadziliśmy panie w Polsce. Co prawda nie umawialiśmy się na to, że ja poproszę pana o takie wyliczenia, ale tak mniej więcej, kiedy pan sobie spróbuje ogarnąć tę sytuację, gdyby przyjąć takie zrównanie tej renty z 1217 w tej chwili, w ogóle inny temat, coś przerażającego. Do minimalnego wynagrodzenia. Do minimalnego wynagrodzenia. Wyliczyłem to, to jest około troszeczkę powyżej 6 miliardów rocznie. Rocznie? Rocznie, ale tak, rocznie. Stać państwo na to, szczególnie, że... Pani redaktor, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To by kosztowało 6 miliardów. Nie jesteśmy w rządzie, nie chcemy trwać przy władzy, dlatego wiemy, że nie ma ważniejszego celu społecznego niż pomaganie tym ludziom. To jest około 6 200 miliardów dokładnie. Natomiast w tym roku waloryzacja rent i emerytur to będzie ponad i 13, 14, ponad 70 miliardów, dopłaty do gazu ponad 30 miliardów złotych, do energii elektrycznej to też są dziesiątki miliardów złotych. Proszę porównać te liczby do tych 6 200 miliardów dla najbardziej potrzebujących. Tak, żebyśmy... Emeryci też są potrzebujący w Polsce. Właśnie to ale jest, to ale jest czy są bardziej potrzebujący niż te osoby niepełnosprawne? I oczywiście, że ci, to też skoncentrujmy się na tych najbardziej potrzebujących. Emerytach. Tak jest, bo też nie wszyscy akurat potrzebują. Dobrze. Oczywiście, czyli powinniśmy bardziej pomagać tym najbardziej potrzebującym, nie rozrzucając pieniędzy z helikoptera po Polach. No ale tak jak powiedzieliśmy, tych najbardziej potrzebujących jest mniej i oni niekoniecznie muszą być aktywni politycznie, dlatego to się politycznie nie opłaca. Premier zapowiada także ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych. Aby uporządkować system finansów, mówi premier Morawiecki, przygotujemy ustawę, która pokaże konsolidację tych finansów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ocenił, że wszystkie fundusze pozabudżetowe, w tym Fundusz Obronności, mogą być częścią budżetu. Czasem warto jest, aby wydatki na poszczególne rodzaje broni były finansowane z kredytu, a nie bezpośrednio z budżetu, mówi premier. No jaki łaskawy pan, po prostu aż litość bierze.
Po prostu litość bierze, wypycha celowo wydatki z budżetu poza budżet. Jednoosobowo podejmuje decyzje o tych wydatkach. Wyłączone są z kontroli politycznej, czyli niezgodnie z konstytucją budżet nie jest całościowym planem finansowym. Mało tego, nie podlega kontroli politycznej społeczeństwa poprzez parlament. I on teraz łaskawie mówi, że on będzie to konsolidował. A wie pani redaktor dlaczego? Dlatego, że przy skonsolidowaniu tego z budżetem gwałtownie nam wzrośnie o około 400 miliardów złotych, które tam jest ulokowane, ponad już teraz, długu publicznego. To spowoduje, że udział długu publicznego po tej konsolidacji według krajowych metod obliczenia, bo unijne biorą pod uwagę wszystko, zbliży się do około 50% długu, do 55% PKB, a przy 55% długu do PKB przy przekroczeniu mamy wprowadzane działania ostrożności, działania limitujące, żeby nie przekroczył konstytucyjnej bariery 60 i co trzeba będzie zrobić? Zamrozić emerytury, renty, wynagrodzenia w budżetówce. Jak pani myśli, kto ten bigos do zjedzenia będzie miał? Następna władza przejmie władzę, opozycja, i będzie miała, być może, że będzie stała w obliczu ustawowego obowiązku zamrożenia emerytur, rent. Wybory w ciągu dokładnie roku, więc takie są skutki. To jest następna manipulacja. Premier mówi, że no musimy to, co popsuł, mówi, musimy naprawić, ale naprawię nie dlatego, że dostrzegł swoje błędy, tylko dlatego, że chce przygotować pasztet na wypadek wtedy, na wypadek tego, jakby musiał oddać władzę. Właśnie jeszcze w sprawie osób z niepełnosprawnościami, to jest 1217 zł miesięcznie. Turnus netto. Netto. Ale tak, ale liczymy on. Turnus rehabilitacyjny to jest około 9-10 tysięcy dwutygodniowy i tutaj w ogóle bardzo duże emocje widzę u nas na czacie. Będzie zresztą zaraz kilka pytań do pana, ale tutaj pan Stefan zauważył, że teraz godzina rehabilitacji to jest od 300 do 800 zł, a w 2014 to było 60 zł. No ale pani, no, mamy do czynienia z takimi kosztami. Oczywiście, bo my musimy pamiętać, jak my mówimy, że no, minimum egzystencji w zakresie minimalnego wynagrodzenia jest netto, to jest około tam 2, brutto to jest 3450, netto to jest 2700 z kawałkiem. To jeżeli my mówimy, że to jest minimum do przetrwania, to minimum do przetrwania dla osoby niepełnosprawnej jest nieporównywalnie większe. Dlatego, że przy okazji, to nie tylko, że oni mają tak bardzo niskie te renty, ale muszą płacić za cewniki, za pampersy, za podkłady, rehabilitacja, leki. Przecież oni na to zużywają nieporównywalnie więcej środków niż przeciętny Panie obywatel. A pan rozumie to rozwiązanie zawarte w polskim prawie, że na przykład opiekunowie, rodzice osób z niepełnosprawnością nie mogą podjąć pracy, bo inaczej tracą zasiłek? Znaczy ci ludzie nie chcą dostać pieniędzy od państwa. Jedyne, co oni chcą, to móc pracować. Znaczy dlaczego im się to uniemożliwia? Pan w ogóle ogarnia... Pani redaktor, my mamy przypadek taki kuriozalny, żeby pokazać, o co chodzi. Jest pani, która ma dziecko niepełnosprawne, a jest pisarką. No tak, ona siedzi przy tym... No właśnie, no więc nawet tego typu osoby nie mogą pobierać tantiem prawa autorskie za to, co stworzyły. Ale dlaczego państwo robi to? Nauczyciele, którzy mają takie dzieci, byli nauczyciele, nie mogą udzielać korepetycji online. Nie wiem, to wygląda... Czyli no, jakby ci ludzie mieli pracę, to płaciliby podatki, które trafiałyby do budżetu i tylko pani redaktor, strony mogłyby na tym zyskać, więc nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pani redaktor, przy tym kłamstwie i manipulacją opinią publiczną, koncentrowanie decyzji w celu przedłużenia władzy, dochodzi jest jakaś totalna bezduszność i brak moralności. No, w Sejmie protestują niepełnosprawni. Niepełnosprawni fizycznie, umysłowo. Nazwani nieszczęściem przez pana wicemarszałka Terleckiego. Ale ja powiem, ale pan premier z tego typu retoryką i z takim działaniem jest niepełnosprawny moralnie. Ja takich ludzi w swoim życiu nie spotkałem. Teraz dopiero oglądam w telewizji, patrząc się na czołówkę Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie od naszego widza. Jak wzrosłaby inflacja, gdyby zrezygnowano z zamrożenia cen? To jest dokładnie tak. Już sam, umiemy to obliczyć? Umiemy to obliczyć łącznie udział tych cen zamrożonych albo limitowanych, bo tam jest też węgiel, prawda? Opał, też opał. Mhm. To jest około 5 punktów procentowych. Innymi słowy, jeżeli chcemy... Ponad 20% już w tej chwili by wynosiło na pewno. Tak jest. Mhm. Już by wynosiło. Czyli jak myśmy, ekonomiści, mówili, że inflacja może przekroczyć 20% w pierwszym kwartale. Nie wiedziemy, że na tak i już no, można powiedzieć... Ale de facto, wie pan, z punktu widzenia obywatela, to myśli sobie, no to dobrze, że mrożą, no bo jest niższa inflacja. Nie, dlatego, że on sobie nie zdaje sprawy, że oni mrożą,
I on za to płaci, tylko nie jak idzie do sklepu, tylko płaci dlatego, że w jego imieniu rząd go zadłuża i on będzie musiał większe koszty ponosić obsługi tego zadłużenia. Mało tego, koszty zadłużenia są tak duże, że one lawinowo rosną, koszty obsługi tego zadłużenia, że coraz mniej będzie stać później budżet na to, żeby temu obywatelowi, który się cieszył, dać cokolwiek, jakieś, właśnie, przedłużać to zamrożenie, będzie musiał zapłacić to w podatkach. Przecież to nie ginie, to nie jest tak, że jak my to zamrozimy, to jesteśmy z tego kosztu zwolnieni. Będziemy go płacili, ponosili w inny sposób. On jest na razie dla przeciętnego obywatela niejawny, no szczególnie, że premier wychodzi i mydli temu obywatelowi oczy, że mamy same sukcesy i że jesteśmy w świetnej sytuacji budżetowej. Skuteczne to jest. No właśnie, szczególnie, że jak się ma aparat propagandowy w swoich rękach. No na ile to jest skuteczne, to wystarczy się popatrzeć na Koreę Północną, na to, co się dzieje w Rosji. No zmierzamy, jeżeli chodzi o manipulację opinią publiczną wspieraną przez propagandę, zmierzamy dokładnie w tym samym celu. Dzięki Bogu mamy jeszcze takie studia i możliwość przeprowadzania takiej rozmowy. Jeszcze mamy. Panie doktorze, zaczęliśmy z przymrużeniem oka od próby wyliczenia pensji Daniela Obajtka zgodnie z jego zadaniem matematycznym, czyli tam krotność. To też chciałabym skończyć, żebyśmy się uśmiechnęli chociaż na chwilę, na koniec. Z cytatem Jacka Sasina z Urzędowa, który powiedział, że Polacy będą mogli być bogatsi i że na Zachodzie są w szoku, że się tak świetnie rozwijamy. No właśnie, pani redaktor, my nadganialiśmy, mając o wiele wyższe tempo wzrostu gospodarczego, nadganialiśmy za najbogatszymi krajami Europy Zachodniej. Z około 40% PKB na mieszkańca w porównaniu do najbogatszych krajów Europy Zachodniej dochodzimy do 70%. Dochodziliśmy, bo się to właśnie skończyło. Od drugiego kwartału poprzedniego roku nasz realny produkt krajowy brutto kwartalny spadł o 3,6%. Według prognoz Komisji Europejskiej w tym roku polski PKB wzrośnie o 0,4%, a krajów strefy euro, tej o wiele bogatszej, o 0,9%, czyli to nadganianie się skończyło. Te wszystkie mrzonki i brednie prezesa Glapińskiego, jak to za tam 2 czy 3 lata przegonimy Włochy, a za 5 czy 6 Francję, to jest mrzonka, bo my przestaliśmy nadganiać. I to jest największy problem. Nie tylko to, co się teraz dzieje, ale o tym, co nas czeka w następnej dekadzie albo dwóch. Nie jesteśmy w stanie nadganiać za tymi krajami, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadził stopę inwestycji do niewiele ponad 16%. To jest już teraz poniżej średniej unijnej, nie pomijając, że to jest najniższa stopa inwestycji w tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Przestaliśmy nadganiać, więc to te brednie pana premiera Sasina, jak nam ktoś zazdrości, no nie wiem, kto nam może zazdrościć. Niech on przyprowadzi kogoś takiego. Już chciałam skomentować, ale daruję sobie. Panie doktorze, coś pokrzepiającego dla naszych widzów na koniec? Czego się możemy uczepić? Możemy się uczepić nadziei. Możemy się uczepić nadziei, że miejmy nadzieję, że tak jak jest teraz zimno, to w tym roku wiosna przyjdzie na pewno jesienią. I to wszystko, co się będzie działo dalej, będzie zależało od nas. O takie kwestie finansowe dotyczące. Już nie chcę wchodzić w politykę. Pytam o to, czy jest w ogóle jakiś wątek naszego życia, o którym możemy powiedzieć, że jest dobrze albo za chwilę będzie lepiej. No niestety na wszystkich polach i w zakresie równowagi makroekonomicznej, wzrostu gospodarczego, płac realnych, zysków przedsiębiorstw, jesteśmy cały czas na równi pochyłej. Jest szansa, że w naturalnym cyklu koniunkturalnym, na który rząd w najmniejszym stopniu nie wpływa, że to się zawsze zatrzymuje na jakimś dnie i że dalej się nie będziemy obsuwać i że nastąpią samoregulujące się procesy gospodarcze, które spowodują, że się od tego dna odbijemy. Ale się odbijemy tak, że będziemy mieli inflację niewiele poniżej 10%, jeżeli w ogóle jednocyfrową pod koniec tego roku, a tempo wzrostu gospodarczego już nie będzie ujemne, tylko może będzie na poziomie około 1%. Tylko tego typu parametry będą nas oddalały od Europy Zachodniej jeszcze bardziej, a wszystkie kraje ościenne będą nas przeganiały, niestety. Ale słyszał pan, panie doktorze, że w dno też można pukać od spodu. No, ja widzę, jak ja się rano budzę, to ja codziennie słyszę takie pukanie. Nie wiem, czy pani redaktor widziała projekt uchwały sejmowej w sprawie Jana Pawła II dzisiejszego dnia.
My mamy... Jak już... Dziennikarze są poza kręgiem cywilizacyjnym według tej ustawy. Tak jest, więc, uchwały. Więc my to wygląda w ten sposób, że jak już się wydaje, że jesteśmy na dnie, to tam nam ktoś od dna puka, budzimy się i patrzymy się, kolejne dno, to jest dno bez dna. Powiedział dr Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Mimo wszystko chyba będziemy życzyć naszym widzom dobrego dnia, prawda? Oczywiście. Wiosna przyjdzie i tak. A ja jako dziecko pierwszego dnia wiosny, bo tak się urodziłam pięknie, dzięki moim rodzicom, których pozdrawiam serdecznie, wierzę w to bardzo, że będzie cieplej przynajmniej i za ogrzewanie nie trzeba będzie płacić. No i w ogóle mamy szczęście, to jest pozytywne, że mamy szczęście, że zima tego roku była łagodna. Otóż to. O, i to jest pogrzepiające. Wreszcie coś wycisnęłam z pana doktora. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Bogusław Grabowski, przypominam. Państwu również dziękujemy bardzo za dziś i za liczną obecność. Jutro już piątek, będzie można odetchnąć, także mam nadzieję, że państwo o nas nie zapomną i razem z nami odpalą kanał na YouTubie, między innymi o godzinie 9.07. Wtedy startuje Ekspres Biedrzyckiej, ostatni w tym tygodniu. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia.